Cześć, tutaj Hipitor, witam w trzecim odcinku kariery West Ham United. Jesteśmy już we wrześniu po spotkaniu Capital One Cup. O ile pamiętam, to grałem z Chesterfield. No a tymczasem przenosimy się do następnych spotkań. Mamy zawodnika wracającego po kontuzji. Szczerze mówiąc, miałem około miesiąca przerwy między nagrywaniem drugiego, a teraz trzeciego odcinka. Więc nie do końca pamiętam, na czym skończyłem, co się działo, o co tu chodzi. Jako że mam tutaj zawodnika, który jest. Był kontuzjowanym. Był to Aleksander Sonko, ładnie wyleczył się z kontuzji, więc będziemy go mieli na mecz z Hull City, który jest już przed nami. I tak właściwie to wypada mi tylko i wyłącznie zaprosić Was na to spotkanie. Przenosimy się na Casey Stadium do Hull. Podejmujemy Hull City na wyjeździe. Bardzo ciężkie spotkanie, gdyż Hull City jest bezpośrednio pod nami w tabeli Barclays Premier League. I witam wszystkich bardzo serdecznie właśnie z Casey Stadium w Hull. Jesteśmy na tym stadionie, żeby zobaczyć mecz Hull City z West Ham United. W West Hamie jest kilka zmian, właściwie jedna drobna. W miejsce Andy'ego Carrolla w wyjściowej jedenastce wchodzi Enner Valencia, który jest ostatnio w dobrej formie i prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście do ataku, do pomocy Valencii zostaje jak zwykle Mauro Zarate. No a Alexander Song, który ostatnio był kontuzjowany, w tym momencie siedzi na ławce rezerwowych i możliwe, że powróci do gry już dzisiaj, ale to dopiero w późniejszych fazach tego spotkania. To wyjściowy skład Hull City. Nic ciekawego i rozpoczynamy to spotkanie, gdyż nie ma co przedłużać. I ruszę Mauro Zarate. Pierwsza sytuacja. Mauro Zarate, Zarate! Musi to wykorzystać. Jest gol! W 9 minucie Mauro Zarate wykorzystuje świetne podanie. Bodajże Sheiku Kwiatę, który zagrał kapitalną, po prostu padł piłkę do Argentyńczyka, a ten bez najmniejszych problemów wykończy ten rajd na bramkę Hull City. Jest 1 do 0 już w 9 minucie, bardzo pewne nogi w tej sytuacji. Mauro Zarate pewny strzał. Ale uwaga, teraz jest Nikica Jelawicz wycofanie do Huddlestone. Huddlestone! No, była szybka odpowiedź Hull City, mieli szansę na zdobycie bramki na doprowadzenie do remisu, jednakże tej sytuacji nie wykorzystali, tam Huddlestone nie trafił w światło bramki. Uwaga, strzał na bramkę po raz kolejny. Tym razem był to Jelawicz w samej osobie chyba, jeżeli dobrze dojrzałem. No i tutaj też było bardzo blisko do zaskoczenia Adriana. Ale kolejna szansa, tym razem Matt Jervis. Kolejne po prostu padło podanie i jest 2-0! Matt Jervis! To chyba druga asysta Sheiku Kwiatę. No cóż za kapitalne piłki posyła ten zawodnik. Tak, to jest Sheiku Kwiatę. No cóż za fantastyczne posyłanie piłki i przybliższy słupku swoją słabszą lewą nogą. Matt Jervis pokonuje Alana McGregora po raz drugi jako zespół West Hamu, a po raz pierwszy osobiście. No i ten mecz układa się fenomenalnie dla młotów. Dwie takie prostopadłe piłki Sheiku Kwiatę, które no kompletnie zdezorientowały linię defensywy gospodarzy, no i mamy już dwubramkowe prowadzenie, ale jest dopiero 17 minuta tego spotkania. Ale uwaga, Abel Hernandez! No! Ta interwencja Adriana trochę szczęśliwa, bo piłka nie została w pełni skontrolowana. Odrobinę szczęścia dla Hernandeza i mogłaby się odbić w stronę bramki, no ale tam jeszcze na szczęście była ręka, która odbiła ten strzał od bramki właśnie. I jest jeszcze rzut rożny, uwaga. Curtis Davis, Queen. Ośrodkowanie Queena, jest jeszcze tam piłka! Zawodnicy Hull City wpadli na siebie i ostatecznie nic z tego nie wynikło. No cóż za szczęście po stronie teraz West Ham, ale nie przedłużajmy, bo jest kontra. Jest Mauro Zarate, rusza lewą stroną Mauro Zarate, Zarate. Nadal lewa strona, nadal Zarate, Zarate czeka na Walencję w polu karnym. Walencja wchodzi w pole karne, Walencja strzela! Jednak ten strzał był za lekki i McGregor sobie z nim bardzo łatwo poradził. No i proszę Państwa, kończymy pierwszą połowę wynikiem 2 do 0. Te szybkie bramki ustaliły bardzo dobrze ten mecz. Nie ma żadnych poważniejszych zagrożeń na bramce West Ham. A jeszcze jedno, jeżeli ktoś się pyta, na jakich rozdzielczościach poziom trudności gram na klasie światowej, zarówno na West Hamie, zarówno na Liverpoolu też klasa światowa jest, więc to nie mam żadnych łatwiejszych poziomów, żeby po prostu mi lepiej szło. Uwaga, jest dośrodkowanie, jest strzał, jest gol, Abel Hernandez!
Zdobywa bramkę kontaktową po dośrodkowaniu jednego zawodników z numerem 14. Nie wiem, kto to jest, nie interesuje mnie to, ale ważnym jest fakt, iż Abel Hernandez tutaj przechytrzył obronę, stanął przed rejda i rejd nie zdążył skryciem i zdobył bramkę dla gospodarzy. Uwaga, Niki Cejelawicz wycofanie, Jack Livermore! Livermore strzela, broni to Adrian, jeszcze dobitka, jeszcze broni Adrian. Widzimy, Niki Cejelawicz schodzi kontuzjowany chyba. W jego miejsce inny gracz, na R nazwisko, Roni chyba. A w West Hamie będzie, nie, Rossi. W West Hamie będzie też będzie zmiana, tylko że podwójna wchodzi na boisko. Alexander Song powracający po kontuzji oraz Andy Carroll schodzą Mark Noble i bodajże Mauro Zarate. Już rusza Andy Carroll w swojej pierwszej akcji ofensywnej. Andy Carroll. Tu za zwód, Andy Carroll. Kapitalne balansowanie, kapitalna akcja. Andy Carroll, czyżby to był strzał na bramkę? Był, ale nie był to gol. Jest Andy Carroll, right Andy'ego Carrolla. Andy Carroll, bo jest sam na sam, wychodzi sam na sam. Andy! Fatalnie strzela Andy Carroll. Co on teraz zrobił? Coś naprawdę nieprawdopodobnego. I na całe szczęście nie przynosi mu to konsekwencji, gdyż West Ham dowozi do końca te jednobramkowe prowadzenie. Jest 2-1 po dwóch szybkich golach, jednak to West Ham wychodzi z 3 punktami z Casey Stadium. No cóż, wygraliśmy z Hull City bardzo szczęśliwie, bo daliśmy tylko 3 strzały, 3 celne, z czego to 2 bramki były. No ale teraz będzie dopiero ciekawe. Proszę Państwa, jedziemy do siebie właściwie, bo gramy u siebie z Liverpoolem. To będzie bardzo ciekawe spotkanie, jeżeli chodzi o mnie, o fana Liverpoolu. Zobaczymy, jak się zaprezentujemy na tle zespołu z Merseyside, a potem bodajże gramy z Plymouth. Jest Plymouth? Tak, to jest Plymouth Argyle w Capital One Cup. No cóż, proszę Państwa. Który jest Liverpool? 10. Za nami. Chyba. Proszę Państwa, przed nami mecz z Liverpoolem na Bowling Ground. Proszę Państwa, jesteśmy na Upton Park, Bowling Ground, jak to woli. West Ham United, Liverpool. Spotkanie dwóch zespołów z górnej połowy tabeli. Liverpool jeszcze się załapuje, na szczęście, 10. miejsce. Ale widzimy, Queen's Park Rangers całkiem wysoko, Southampton całkiem wysoko, West Ham też całkiem wysoko, jak na możliwości tego zespołu, ale to nie jest zaskoczenie, gdyż ten zespół potrafi grać ofensywną piłkę. No to wyjściowy skład West Hamu. Generalnie to jest najmocniejszy wyjściowy skład. Z przodu Ener Valencia, Mauro Zarate. Wraca do pierwszej jedenastki Alexander Song. Teraz zobaczymy wyjściową jedenastkę Liverpoolu. Już tu już fani, których się już rozśpiewują powoli. No i jest kilka zaskoczeń, gdyż jest nie ma Stevena Gerrarda, który jest na ławce, nie ma ani Sturridge, ani Balotellego, jest Borini. Nie ma też Coutinho, jest Lallana, no i jest też Lazar Markowicz. No więc ten skład dosyć rezerwowy. Uwaga, pierwszy strzał Boriniego, no zaskoczył mnie tutaj Fabio Borini. Z takiej pozycji zdecydował się na uderzenie, no i jednak był to celny strzał. Adiel musiał sobie tutaj piłkę wybijać. Teraz dośrodkowanie Adama Lallany, dośrodkowanie, nic z tego. Lazar Markowicz. Lazar, dośrodkowanie. Strzał i gol! Adam Lallana z ostrego kąta jednak nie dośrodkowuje. Myślałem, że będzie dośrodkowanie, strzał i gol, a to było strzał i gol po prostu, bez dośrodkowania, no ale Lallana zaskoczył tych wszystkich, włącznie z mną. No i przed swoimi fanami Adam Lallana zdobywa bramkę dla Liverpoolu na 1-0. No. Ajajaj, to powinno być wybronione przez Adriana, taka luka zostawiona, no i wykorzystuje to Adam Lallana bezpośrednio. Jest już Alexander Song w polu karnym, Song strzela, broni to Mignolet, ale ten atak był fantastycznie rozegrany, ładna akcja ofensywna, tylko szkoda, że to był Song, a nie zawodnik, który naprawdę jest dobry w wykorzystywaniu takich sytuacji, teraz jeszcze strzał głową! I końcami palców Simon Mignolet wybija tą piłkę na rzut rożny, trochę strzelał Ener Valencia, tak, fenomenalna parada w wykonaniu Mignolet. Teraz jeszcze Jervis, szczegółowanie, wchodzi tam w pole karne Tompkins.
Ale łapie to wszystko Belg. Oj, oj, błąd Lovrena. I rusza Mauro Zarate, Zarate, ucieka Lovren, Zarate, Zarate, to może być gol, ty Zarate, broń Mignolet znowu. Uwaga, piłka była fantastyczna do Stewarta Downinga, jednak już sędzia przerywa, niepotrzebnie ten atak. Czerwona kartka dla Joe Allena, więc jednak ten powód przerwania był większy niż się zdawało. Myślałem, że to będzie po prostu żółta kartka, ale Joe Allen za ten faul od tyłu. W ogóle tutaj nie ma o czym rozmawiać, jest bardzo zasłużona czerwona kartka dla Walijczyka, no ale tam szła akcja praktycznie 1 na 1 dla Stewarta Downinga, którą sędzia przerwał. No i proszę Państwa, tak się kończy pierwsza połowa. Liverpool kończy ją w osłabieniu po czerwonej kartce dla Joe Allena. No i prowadzeniu. Po bramce Adama Lallany. No ale West Ham naprawdę tutaj bardzo dobrze się prezentował. Ale czy to przyniesie dobry skutek? Uwaga, faul, ale jest akcja Zarate, Zarate, musisz to wykorzystać, Zarate, słupek! Szczyt pecha po stronie Argentyńczyka. Tymczasem będziemy mieli wymuszoną zmianę, gdyż Kessel jednak jest poważnie kontuzjowany, za niego wchodzi O'Brien. Tak wspominam, jest Andy Carroll, jest też Ener Valencia, Valencia! Ojej! Uwaga, Matt Jervis! Strzał na bramkę Downinga. Broni Mignolet po raz kolejny. Który to już raz? Uwaga, jest Andy Carroll, Carroll w polu karnym, Carroll musi być gol, jest gol! Andy Carroll spłaca swój dług zaufania. Pokazuje to, czego nie mógł pokazać czasem w Liverpoolu. Strzela bramkę i teraz pokazuje wszystkim hejterom, co o nich sądzi. Wreszcie Andy Carroll, wreszcie pokazuje, że jest to zawodnik, który ma nerwy na wody i potrafi je zachować do ostatnich minut i wtedy je wykorzystać, wtedy pokazać, że jest bardzo skuteczny. Jednak nic z tego. Proszę Państwa, ostatnia szansa. Wychodzi Diafra, Sacco, bo jest sam na sam. Simone Mignolet, Sacco, Sacco! Nie trafia w takiej sytuacji Diafra Sacco. Coś naprawdę, no, nie do pomyślenia, żeby Diafra Sacco w tej sytuacji nie tracił chociaż światło bramki. W takiej sytuacji na zwycięstwo West Ham może już w tym meczu i w ogóle w najbliższych sezonach nie mieć. Żeby wygrać z Liverpoolem, to trzeba grać na 100% skuteczności, a tego dzisiaj nie do końca mogliśmy zaobserwować. No ale mecz kończy się wynikiem 1-1, więc summa summarum, nie jest to zły wynik dla West Hamu, gdyż przykładowo na tym stadionie przegrali z Southamptonem 0-3. A Arsenal przegrał z Aston Villą, Chelsea zamiksowała z Leicestera, z City, a Leicester City wygrało z Manchesterem United, więc takie what the fuck. No dobra, się zobaczmy tę kontuzję, bo mamy tam Creswell, 4 tygodnie, no niedobrze, nie? To jest jeden z lepszych zawodników, których nie mam naprawdę kim zastąpić, no ale cóż. To było na tyle, to był 3 odcinek West Hamu. Zapraszam na kolejne. Lajkujcie, subskrybujcie. Peace. Out.